Dzisiaj będziemy czytać dalszy ciąg 11 rozdziału Księgi Daniela. Będziemy chcieć spróbować zakończyć. Tak jak pastor powiedział, wylądować. I ja bym chciał zacząć od razu, żebyśmy czytali. Skończyliśmy na 21 wersecie 11 rozdziału Księgi Daniela i chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego 21 wersetu, zaczęli dalej. Tam był taki kawał historii, wiecie, kiedy czytaliśmy o tym, że ten król najedzie tego króla, a tamten najedzie tego, wszystko to się działo pod Imperium Greckim. 11 rozdział, 21 werset. Czytamy od tego miejsca, gdzie skończyliśmy. Potem nastanie nikczemnik. O właśnie, tutaj odgadliśmy wszyscy, kto to jest. Nie powierzą mu godności królewskiej, dojdzie do niej pokojowo, zdobędzie ją pochlebstwami. Wysłane przeciwko niemu siły zostaną zmyte niczym powodzią. Książę przymierza także. Od czasu sprzymierzenia się z nim kierować się będzie zdradą. Wyruszy i będzie silny przy niewielkiej liczbie liczebnej gromadzie. Nadciągnie niespodzianie. W najżyźniejsze części prowincji uczyni to, czego nie czynili jego ojcowie ani praojcowie. Hojnie rozdzieli między nich łupy, zdobycz i bogactwo. Będzie knuł plany przeciwko twierdzom, ale tylko do czasu. Następnie zbierze swe siły i odwagę i z wielką armią wyruszy przeciwko królowi południa. Widzimy tutaj ta północ przeciwko południowi, to co mówiliśmy. Król południa wprawdzie wystawi do walki dużą i silną armię, ale nie zwycięży z powodu planów uknutych przeciwko niemu. Do jego upadku przyczynią się ci, którzy z nim zasiadali do stołu. Jego armia się rozpłynie i padnie wielu zabitych. Lecz obaj ci królowie będą mieli nieszczere zamiary, będą się okłamywać, siedząc przy jednym stole. Ich zakusy spełzną jednak na niczym, gdyż jeszcze nie przyszedł czas wyznaczony na koniec. Król północy, czyli Antioch Epifanes, powróci do swojej ziemi z wielkim bogactwem, wtedy swoje serce nastawi przeciwko świętemu przymierzu. Wprowadzi swe zamiary w czyn i wróci do swojej ziemi. W oznaczonym czasie ponownie najedzie południe, lecz nie powiedzie mu się tak jak za pierwszym razem i potem. Przybędą przeciwko niemu okręty z Cypru i zmuszą go do zmiany planów. Zniechęcony wróci i wyleje swe zburzenie na święte przymierze. Skieruje uwagę na tych, którzy porzucili święte przymierze. Wysłane przez niego siły wkroczą i zbezczeszczą świątynię. Twierdze zniosą codzienną ofiarę i ustawią w świątyni obrzydliwość spustoszenia. Postępujących wobec przymierza bezbożnie król zwiedzie pochlebstwami. Jednak lud wiernych Bogu zbierze siły i podejmie działania. Roztropni wśród ludu będą uświadamiać wielu, lecz będą też ginęli od miecza i ognia. W czasie uprowadzeń i rabunków tak będzie przez pewien czas. A gdy będą ginęli, doznają małej pomocy. Wielu też przyłączy się do nich nieszczerze. Padną nawet niektórzy z roztropnych, w ten sposób zostaną poddani próbie, dojdzie wśród nich do oczyszczenia i wybielenia. Tak będzie do czasu końca, który nastąpi o oznaczonej porze. I zwróćcie uwagę teraz, co czytamy dalej, bardzo mocno. Król będzie robił to, co zechce, będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo. Będzie mówił dziwne rzeczy przeciwko Bogu, bogów i będzie cieszył się powodzeniem, aż dopełni się miara gniewu, gdyż wykona się to, co zostało postanowione. Nie będzie miał względu na bogów swoich ojców, ani na pragnienie kobiet, ani na żadnego boga, bo wywyższy się ponad wszystkich. Zamiast tego czcić będzie boga warowni, boga, którego nie znali jego ojcowie. Będzie go czcił złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Względem umocnionych twierdz będzie postępował przy wsparciu obcego, uznanego przez siebie boga. Zwolenników obsypie zaszczytami, obdarzy władzą nad wieloma i w nagrodę będzie obdzielał ziemią. W czasie końca zetrze się z nim król południa, wtedy rozjuszony król północy wyruszy przeciwko niemu z wozami, jeźdźcami i wieloma okrętami, wkroczy do ziem, zaleje je, przetoczy się przez nie jak powódź, wkroczy też do przepięknej ziemi, powali dziesiątki tysięcy, lecz ujdą przed nim Edom, Moab i pierwsi spośród synów Amona. A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemię, nawet dla ziemi egipskiej nie będzie ucieczki. Przejmie on panowanie nad skarbcami złota i srebra, nad wszystkimi kosztownościami Egiptu. Pójdą za nim Libijczycy i Kuszyci. Lecz zaniepokoją go wieści ze wschodu i północy. Wyjdzie więc w wielkim gniewie, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije namioty swojego pałacu między morzami i przepiękną, świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. I czytamy 12 rozdział.
tym czasie powstanie wielki książę Michał, który jest opiekunem synów Twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było dotąd, odkąd istnieje naród, aż do tego właśnie czasu. Wtedy wybawiony będzie Twój lud. Każdy, którego odnajdą wpisanego do zwoju i obudzi się wielu i ze śpiących w prochu ziemi. Jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu końca. Wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto stali tam dwaj inni, jeden po jednej stronie rzeki, a drugi po przeciwnej. I ten, który stał po tej stronie rzeki, powiedział do odzianego w lnianą szatę, który stał na drugim brzegu, kiedy nastąpi koniec tych przedziwnych rzeczy. Wtedy odziany w lnianą szatę, stojący poza wodą, inne tłumaczenie mówi na wodzie, wzniósł ku niebu swe ręce, prawą oraz lewą i przysiągł na wiecznie żywego. Nastąpi on w wyznaczonym czasie. Czasach i połowie czasu. Wszystko to dopełni się wtedy, gdy dopełni się rozproszenie mocy świętego ludu. Ja wprawdzie słyszałem te słowa, lecz ich nie zrozumiałem. Zapytałem więc, Panie, co będzie końcem tych rzeczy? A on odpowiedział, idź Danielu, bo znaczenie tych słów będzie jasne dopiero w czasie końca. Wielu będzie się oczyszczało i wybielało, wielu też będzie wypróbowanych. Bezbożni natomiast będą postępować bezbożnie. Nie zrozumie tego żaden z nich, ale roztropni zrozumieją. Od czasu zniesienia codziennej ofiary i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Szczęśliwy, kto doczeka i dotrwa do 1335 dni. A ty idź do końca, potem spoczniesz i do tego, co wyznaczono ci losem, powstaniesz u kresu dni. Mamy kawałek Słowa Bożego przeczytany, niesamowity. Amen. Jak myślicie, poradzimy sobie z nim? Spróbujemy przynajmniej, prawda? Zawsze trzeba spróbować. Ja się bardzo cieszę z tego, że możemy czytać. Wiecie, niektóre rzeczy nie są łatwe w naszym życiu. I niektóre rzeczy nie będą łatwe w naszym życiu. Będą może jeszcze nawet trudniejsze. Ale to nie znaczy, że nas ominą. Zgadza się? Dlatego to słowo też nie jest należy do łatwych. Myślę, że z powodu tych właśnie słów bardzo często okrzyknięto Księgę Daniela jako jedną z najtrudniejszych. Ale chciałbym wrócić, żebyśmy po kolei mogli przyglądnąć się temu, co czytaliśmy jeszcze kawałek w 11 rozdziale. Czytaliśmy o biegu historii w zeszłym tygodniu, tydzień temu, we wtorek, na wtorku ze słowem. I zauważyliśmy, że ani w jednym momencie nie było wspomniane imię Boga. Wszędzie król najechał tego króla, ten tego. I powiedzieliśmy sobie, że pomimo tego, że nawet ani raz słowo Boga nie jest wypowiedziane, to On i tak panuje i widzi wszystko. Amen? I tak jak to pastor podkreślił potem na końcu, Bóg nie przewidział czegoś, On po prostu to widzi. On jest tak, jak widzi tutaj początek, On widzi koniec. Jeżeli coś było stworzone i koniec będzie tutaj, to On to widzi w całości. On wie, jak z góry patrzy się, On wie wszystko i nie musi przewidywać, On nie musi niczego się domyślać. I też to słowo nas zachęca, ta księga nas zachęca do tego, Daniela zachęca, aby się nie domyślał. Dlatego tutaj jeszcze mamy kawałek, urywek tej historii, tej właśnie, której nie dokończyliśmy w 21 wersecie. I celowo to zrobiłem, żebyśmy mogli przyglądać się na kontrast tego, bo to jest ciągle to same objawienie. Ciągle, powiedzmy sobie, w tym miejscu to jest prawdą, że Chrystus mówi cały czas do Daniela. Wyobraźcie sobie, jak musiał być posilony niesamowicie Daniel, żeby to zapamiętać i potem zapisać dokładnie. Zgadza się? Tych królów, tych, że potem nastanie czterech, a z tych czterech wyłoni się dwóch i ten najedzie tego, ale się mu nie powiedzie. Słuchajcie, tu są bardzo konkretne szczegóły. I zauważcie, jeżeli takich informacji ktoś by ci powiedział w ciągu godziny, wszystkie, to ile jesteśmy w stanie tego zapisać, prawda? W szkole było takie dyktando, że ktoś czytał, a tyle, ile zapisałeś, mogłeś zapisać i potem się brało z tego, ile mamy pamięci. I więc słuchajcie, Daniel był posilony przez Boga, był posilony przez aniołów, aby to mógł zapisać i zrobił to bardzo szczegółowo. Dla ciekawostki powiem, że Księga Daniela stosunkowo niedawno była odkryta przez naukowców w ten sposób właśnie, że archeolodzy i historycy skupiali się na tych wszystkich wydarzeniach politycznych, które były, wiecie, takie nie
powiedzmy po naszemu, niebiblijne. I nie mogli wiele rzeczy sobie z tych klinowych pism, tego wszystkiego, nie mogli sobie tego poukładać. Natomiast kiedy przeczytali, kiedy dotarli do Księgi Daniela, to są fakty, dotarli do Księgi Daniela, to mało tego, że potwierdziło im i pokazało im tak szczegółową historię, której jeszcze nie znali do tej pory, to jeszcze mało tego, to wielu tych ludzi było ateistami. Z tego względu, żeby nie być, wiecie, żeby być obiektywny, żeby nie patrzeć ani za tymi, ani za tymi. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby nie być ani po stronie Babilonu na przykład, ani po Persji, tylko widzieć historię taką rzeczywistą. Dlatego bardzo wielu z nich otworzyło oczy i powiedziało, co to jest, że to było zapowiedziane wcześniej. Wszystko setki lat wcześniej zapowiedziane, zanim się rzeczy wydarzyły. I rzeczywiście tak, z takimi szczegółami i detalami się wydarzyły, że nic nie umkło, ani jeden moment nie gdzieś nie był pomylony. To nie było tak, że Daniel, wiecie, mówił tak, jak nasza pogodę przepowiadają. Pamiętacie, jak pogodę przepowiadają? Dzisiaj będzie słonecznie, z niewielkimi zachmurzeniami, możliwe opady deszczu, delikatne, wzmacniane, może być też błyskać się, a wiatr umiarkowany, wzmacniający się coraz mocniej. Nie? To nie było coś takiego, że gdzieś tam trafisz w którymś momencie. To było konkretnie powiedziane, który król, kiedy, w jakim sposób i dokładnie. Dlatego tutaj mamy właśnie o Antiochu Epifanesie. Teraz czytamy o nim. I wiecie, tutaj jest dokładnie napisane, chciałbym jeszcze raz to podkreślić, jak Bóg przedstawił to Danielowi, że on nie zdobędzie władzy, że przekazuje jak monarchowie, że dostanie się mu ta władza z rąk władcy, który mu je przekazuje. On intrygami i sprytem zdobył tę władzę, więc dokładnie tak się stało tutaj. Antioch Epifanes. Gdybyśmy prześledzili historię, to całe jego życie, wszystko to, co on zdobywał, to było tylko sprytem i takim po naszemu mówiąc nieuczciwym chamstwem. Wiecie, on zasiadał, potrafił zasiadać z królem do przymierza, tak jak tutaj jest napisane dokładnie zresztą, z królem południa, on siadł do jednego stołu, siedzieli przy jednym stole i okłamywali się nawzajem. Obiecywali sobie, przymierze zawierali, a obydwaj chcieli się wykiwać. Więc dokładnie było tak zapowiedziane i tak się stało. Mydlili sobie oczy, a potem jeden przeciwko drugiemu i wielu zabitych było. Wiecie, wielu rozłamów zrobił, bo z ludem jakby chciał dobrze z nimi, wiecie, taki chciał być dobry do nich, jaki on obiecywał, a kiedy już było, wiecie, rozłam w kraju południa, w Egipcie, kiedy jedni byli za tym, żeby byli tu, a jedni tu, to wtedy wkroczył i zrobił pustkę, więc był bezwzględny. Więc taki był właśnie Antioch Epifanes, okrutny. Kilka przymiotników go określa, ale ze słownika nie chciałem tego wypisywać, bo były takie okrutne, naprawdę. Oczywiście tak się mu należało też. I tutaj z tej historii widzimy, że znaczna część jest poświęcona jemu, co będzie robił, że będzie dwukrotnie najeżdżał na Egipt. I wiecie, obydwa razy dwukrotnie spenetrował Palestynę, zniszczył, zdeptał. Za drugim razem jest tutaj napisane, że nawet zniszczył świątynię. Do świątyni wszedł i zniszczył ołtarz, usunął w ogóle ołtarz całopalny, ogień, który się palił non-stop, chwała Boża. Wiecie, dla nas to może jest nic takiego, ale chciałbym trochę nakreślić, co to znaczy. Dzisiaj my, kiedy budzisz się rano, stajesz, podnosisz ręce i uwielbiasz Boga i możesz Go chwalić. Ale tam w tym czasie, żeby złożyć ofiarę, żeby oddać Bogu chwałę, musiałeś się udać do świątyni. Tam składało się ofiary i tam się oddawało chwałę Bogu. Rozumiemy to? I teraz wyobraźcie sobie lud Boży, żeby przyjąć błogosławieństwo, żeby być przez Boga dotknięty, błogosławiony. Nie ma gdzie złożyć ofiary. Mało tego, on w okrutny sposób do niewoli, wiecie, prześladował ludzi, Żydów, mężczyzn i kobiety, dzieci. Nie miał w ogóle względu na osobę, był okrutny, naprawdę. I zniósł te ofiary, to było jedno z najsłabszych, najmniejszych takich nieszczęść, widocznych po ludzku, można powiedzieć, ale bardzo mocno odbiło się to na duchowym życiu. Nie mieli gdzie oddawać Bogu chwały. I o to mu chodziło, diabłu o to chodziło, tak powiedzmy sobie szczerze, bo wiemy, o co chodzi. Dlatego, wiecie, kiedy nie była składana ofiara, kiedy nie było dziękczynień, no to wiemy, co się dzieje w duchu, prawda? Coraz większe zło się wtargnie. I on na domiar tego wszystkiego zaczął wprowadzać ofiary i kult grecki, pogański. Wiecie, że tam w tych czasach, w tym pogańskim kulcie składało się świnie na przykład na ofiary, co było nie do pomyślenia w kulturze żydowskiej. Bóg zapowiedział, co to ma być. To ma być baranek jednoroczny, piękny, czysty, najlepszy ze stada. Coś, co jest
przepiękne dla Boga miało być, jako ofiara, jako chwała. A tutaj po prostu ktoś wchodzi i maltretuje wszystkie prawa, maltretuje wszystko. I właśnie taką akcję tutaj mamy. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na moment, w którym tutaj jest napisane o tym przełomie. Chciałbym, żebyśmy przez to przeszli. To jest werset 32. 31 mówi, że zwróci do Palestyny i tam będzie wkroczy z bezczeszczą świątynię, twierdzę, zniosą codzienną ofiarę i ustawią świątyni obrzydliwość spustoszenia. Postępujących wobec przymierza pobożnie, bezbożnie, król zwiedzie pochlebstwami. Popatrzcie, tu jest zapowiedziane, że on zwiedzie Żydów. Ludzi, którzy pochlebstwami, których obieca na przykład władzę, obieca im stanowisko, obiecywał im różne rzeczy, a potem zniszczył wszystko, co się tylko zwało ich kulturą. Pochlebstwami, czyli po prostu taki sposób działał. Ludzie poszli za tym, bo pomyśleli, że skoro obiecuje, skoro jest przychylny do nich, to może tak być. I wielu właśnie Żydów nazywali wtedy zdrajców. Ale wiecie, to było takie naprawdę dwuznaczne i ciężkie do przeżycia. Dlatego co potem się wydarzyło dalej? Było bardzo ciężko i to myśmy mówili w 7 i 8 rozdziale, kiedy to było zapowiedziane. Pamiętacie? Mówiliśmy o takiej zdanie, że wielu ludzi wtedy właśnie czytając Księgę Daniela, przepisywało ręcznie właśnie momenty tego, co było zapowiedziane na przyszłość i oni wiedzieli. To był gdzieś 167 rok przed Chrystusem i oni już przeczytali to, co Daniel zapowiedział i wiedzieli, że to nie będzie trwać wiecznie. I to ich trzymało przy życiu, przy nadziei. Przekazywali jednemu drugiemu. Wiecie, w świątyni nie mogli się spotykać, więc jedni do drugich się udawali, modlili się, podtrzymywali modlitwy, uczyli się słowa, uczyli się i to właśnie ich przytrzymywało przy tym, żeby jeszcze jakaś nadzieja została. Mało tego, słuchajcie, w tym czasie wzbudził się duch wiary w tych ludziach, którzy byli tak mocno prześladowani, oni zaczęli pomimo prześladowań szukać oblicza Bożego. I to było niesamowite przeżycie, że czytając Księgę Daniela, czytając te zachęty, że to nie będzie trwać wiecznie, że on upadnie, że będzie zniszczony ten mały róg, pamiętacie, z 7 rozdziału, że upadnie i nie będzie rządził wiecznie, więc to ich przytrzymało przy życiu. Ale co dalej? 32 i 33 werset mówi tak. Jednak lud wiernych Bogu zbierze siły i podejmie działanie. Macie to podkreślone? 32 werset mówi nam w naszym piśmie takie coś. Lud wiernych, popatrzcie, tu jest mowa o tych ludziach. I to było zapowiedziane na kilkaset lat wcześniej, że będą ludzie, którzy nie porzucą wiary, którzy zbiorą siłę i podejmą działanie. To działanie było właśnie czytanie słowa, modlitwa i wołanie o przyjście Mesjasza. Już wiedzieli wtedy, że przyjdzie Mesjasz, bo przecież Daniel też zapowiedział go. Między innymi prorokami, prawda? Pamiętamy? Był zapowiedziany Mesjasz. I oni wołali, wiedzieli, że przyjdzie Mesjasz, który ich wyzwoli, a Daniel mało tego, jeszcze widział, że będzie usunięty grzech. Nie umiał tego zrozumieć. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy w 8 rozdziale, że będzie usunięty grzech, że będzie miejsce święte, że Bóg połączy się, zawrze przymierze z człowiekiem. To było do niego nie do pomyślenia, ale pisał to, wierzył w to, i tylko mógł sobie marzyć o tym, co to będzie, kiedy przyjdzie Mesjasz. A teraz popatrzcie, oni czytają te słowa i to ich wzmacnia, podejmują działania. I wielu ludzi było takich, którzy roznosili słowo, roznosili, wiecie, pomimo kary śmierci. Wielu z nich zginęło, bo jest tu napisane, że wielu z nich zginie od miecza. Amen? Więc prześladowanie było bardzo potężne. Przyda się nam to, chcę to podkreślić, bo będziemy to jeszcze raz powtarzać potem. 33 werset mówi, roztropni wśród ludu będą uświadamiać wielu, lecz będą też ginęli od miecza i ognia w czasie uprowadzeń i rabunków. Tak będzie przez pewien czas. Popatrzcie się, jaka wielka zachęta. To nie będzie na wieki. To będzie przez pewien czas. Nawet ten, który bliski, kogoś bliskiego z rodziny mu zabili. Za to, że nauczał kogoś o słowa. A nie pogańskiej nauki, jak była nakazana, wiecie, surowo prawem przez tyrana. Nawet jeżeli ktoś zginął z twojej rodziny bliski, to wiedziałeś, że to nie będzie trwać na wieki, że to się skończy. O, amen. Widzimy tę zachętę? 34 werset mówi tak, a gdy będą ginęli, doznają małej pomocy, wielu też przyłączy się do nich nieszczerze. Ten werset mówi bardzo, wiecie, konkretnie.
Stało się tak, że pewien człowiek, Juda Machabeusz, powstał i zwołał, wiecie, człowiek wiary, powstał ludzi, zwołał ludzi, którzy się modlili, którzy się potajemnie spotykali, którzy czytali Słowo Boże. Wiara wzbudziła się i oni zaczęli składać Bogu ofiary. Nie mieli w świątyni, bo nie wolno było, to było pod karą śmierci, ale oni modlili się, skupiali lud, wiecie, coraz więcej ludzi się przyłączało i oni coraz mocniej byli, takie, wiecie, takie modlitwy, myślę, jak my, kiedy walczymy, kiedy związujemy moce ciemności, kiedy chcemy wyjść na ulicę, żeby ludzie nie szli na zatracenie, na śmierć, to ogłaszamy w modlitwie. Coś podobnego, tak sobie wyobrażam. I właśnie Machabeusze, to było powstanie ludu, którzy zrobili wielki przełom. To było niesamowite powstanie, ruszenie wtedy. I słuchajcie, to było coś historycznego, co możecie poczytać o tym. Jednak dlaczego to tak osłabło, nie było takie mocne, takie wyraźne? Wiecie dlaczego? Dlatego, że tutaj Bóg przepowiedział, co się stanie. Będą ginęli, 34 jesteśmy, małej pomocy, czyli to jest właśnie pomoc od Boga. Doznają małej pomocy. Wielu też przyłączy się do nich nieszczerze. Czyli właśnie to wielu Żydów przyłączyło się tylko z tego powodu, żeby nie być pod tą tyranią. Tylko z tego powodu. Zależało im tylko, żeby się wyzwolić, żeby jakoś, wiecie, żeby skupić jakieś polityczne ruszenie i jak najszybciej zażegnać tam te okoliczności. Czy nie daje wam to jakiegoś obrazu? Czy dzisiaj w chrześcijaństwie jest tak, że wszyscy na całego idą za Bogiem i cokolwiek by się nie stało, cokolwiek by się nie wydarzyło, chcą Mu być wierni, iść za Nim cały czas? Jest tak? Widzicie? Człowiek jest człowiekiem, zawsze jest tak samo. Wielu ludzi przychodzi do Boga i mówi, to wiecie, takie powiedzenie, ale ono bardzo wymowne, jak trwoga to do Boga, prawda? Ale wielu potem, i tutaj właśnie zapowiedziane jest, i tak się stało, wielu przyszło nieszczerze. I dlatego osłabiło to powstanie tak mocno. Ale co się stało? Pomimo, że to osłabło, to Machabeusze wprowadzili, że oczyścili świątynię, pobili odpowiedzialnego, już wam powiem, jak to się stało, bo w historię poczytałem sobie. Antioch Epifanes pojechał na Persję. Tam, gdzie był Babilon, gdzie były największe bogactwa, tam, gdzie te imperia wszystkie się rozkwitały, tam jeszcze było dużo złota, dużo bogactwa, a on był ciągle chłonny tego, żeby zagrabiać, żeby tylko płacić, wiecie, zagrabiać, zabierać wszystkim. I zebrał armię i natarł na Persję. I na swoje miejsce postanowił swojego jednego z dowódców, Lizjasz się nazywał, który pilnował Jerozolimy i który miał się rozprawić z Machabeuszami. On myślał, że to jest takie powstanie, wiecie, taki zborek sobie wyskoczył, powstał i że on ich zmiecie, on ich pozabija i skończy się. Więc to zadanie zostawił Lizjaszowi, a on natomiast udał się, żeby wielkie łupy zdobyć na wschodzie. Kiedy się tam dostał na ten wschód, kiedy chciał uderzyć na Persję, to wiecie, co się stało? Persi nie byli głupcy, oni się przygotowali dobrze do tego i odbili go. Oni po prostu go odbili. I on przygotowywał się kolejny raz, żeby jakoś się odegrać. I w tym momencie dotarła do niego wiadomość, że Machabeusze zabili Lizjasza, kilku jego dowódców, oczyścili miasto z tych jego ludzi i w świątyni zbudowali, ustawili ołtarz i składają znowu ofiarę dla Boga jedynego Jahwe. I wiecie, co się stało? Ten mocny Antioch Epifanes, który był niepokonany, straszny, okrutny i z nikim się nie liczył, na wieść o tym ogarnęła go paranoja, strach, wpadł w jakąś depresję, nerwicę, nie wiadomo w co, zachorował i umarł. Tak się stało. Czy widzicie, czy taki okrutny człowiek, który z niczym się nie liczył, był w stanie, wiecie, to jest nie do pomyślenia, ale tak powiedział, tak to jest zapowiedziane. I tak się stało. Więc jesteśmy w miejscu, w którym dojdzie do nich do oczyszczenia i wybielenia. To chodziło o lud izraelski, o Żydów. I rzeczywiście tak było. To był ten czas wielkiego prześladowania, ale też wielkiego oczyszczenia. Wielu ludzi właśnie w tym czasie szukało Boga z całym sercem. Czytali Słowo i chcieli się zbliżyć do Boga. Zaczęli czcić jedynego Boga, Jahwe. I to był ten czas też wielkiego prześladowania, ale też wielkiej wiary. I teraz popatrzcie się,
dlatego kazałem wam, żeby popatrzeć się na ten werset 36. Czy nie zdaje się wam sprawy, że jakby się tutaj zmienia sytuacja, sceneria? Do tego momentu czytaliśmy o Antiochu Epifanesie, który, wiecie, rozrabia, robi straszne rzeczy, prześladuje, morduje, zagrabia, nie liczy się z nikim, oszukuje. I tutaj 36 werset mamy zupełnie zwrot akcji. Przeczytam to, żebyście widzieli. Król będzie robił, co zechce, będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo, będzie mówił dziwne rzeczy przeciwko Bogu bogów i będzie cieszył się powodzeniem, aż dopełni się miara gniewu, gdyż wykona się to, co zostało postanowione. Nie będzie miał względu na bogów swoich ojców, ani na pragnienie kobiet, ani na żadnego boga, bo wywyższy się ponad wszystkich. Zamiast tego czcić będzie Boga warowni, Boga, którego nie znali jego ojcowie. Będzie go czcił złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami. Popatrzcie, widzimy jakby tego samego Antiocha Epifanesa, bo tutaj scenariusz jakby się nie zmienia. Objawienie cały czas Chrystus mówi do Daniela, on to zapisuje, on to zapamiętuje, ale jakby osoba się zupełnie zmienia. Zauważyliście to? Antioch Epifanes, jaki był, to czytamy o tym, ale wiecie, on nie sprzątnął wszystkich bogów. On czcił bogów. On się uznawał za jednego z największych ludzi, ale on czcił bogów. Zgadza się? Więc choćby jeden szczegół, iż nie pasuje, że to jest Antioch Epifanes. I w tym miejscu już kilka szczegółów, które możemy widzieć, zupełnie się zmieniają. Nie będzie miał względu na bogów swoich ojców, a przecież wiemy, że Antioch Epifanes czcił bogów swoich ojców. Przecież kult pogański wprowadził do miejsca świętego, do Jerozolimy, kazał składać ofiary, kazał zrobić rytuały, te wszystkie pogańskie obrządki. Więc jakby nie czytamy o tym samym człowieku, to jest zupełnie inny człowiek. I wiecie, w historii już wiemy, że tutaj Epifanesa już nie było, a jest opisany zupełnie ktoś inny. I tutaj przechodzimy do historii, która jest bardzo daleko wyprzedzona do przodu, do Antychrysta, do czasów ostatecznych. I wielu biblistów naprawdę zgadza się z tym i mówi, że to jest bardzo, bardzo szczegółowe i bardzo to jest dokładne, chociaż język proroczy jest bardzo skomplikowany dla naszego umysłu. My byśmy chcieli proste rzeczy niektóre, a tutaj bardzo wiele jest rzeczy, które właśnie są obrazowe. I tutaj czytamy o nim, popatrzcie się, co jeszcze powiedziane jest. Nie będzie miał w ogóle względu na bogów, będzie mówił dziwne rzeczy przeciwko Bogu bogów, będzie cieszył się powodzeniem, aż dopełni się miara gniewu, gdyż dokona się to, co zostało postanowione. To jest bardzo ważne zdanie, będziemy do niego wracać. To, co zostało postanowione. Nie będzie miał względu na bogów swoich ojców, ani na pragnienie kobiet, ani na żadnego boga, bo wywyższy się ponad wszystkich. Słuchajcie, tu chodzi o Antychrysta. Mówimy teraz o Antychryście, który ma nastać, który ma przyjść. I tutaj jest napisane, że ten jeszcze będzie o stopień wyżej, on nie będzie w ogóle stopień wyżej, czy niżej, stopień niżej, on nie będzie się z nikim liczył, on po prostu chce obwołać się Bogiem. Za pierwszym razem, kiedy było okrutne zbezczeszczenie świątyni, to były, wiecie, naczynia Boże, naczynia, które są przeznaczone dla Boga, były użyte do rozpusty, do bałwochwalstwa, grzesznych rzeczy, prawda? Pamiętacie te? Za drugim razem Antioch Epifanes wprowadza obrządki, zbezcześcił ołtarz oddawania chwały świątyni i wprowadził obrządki pogańskie, obrzydliwość miejsca świętego, pamiętamy zapowiedź? I za trzecim razem jest powiedziane, że jeszcze więcej będzie, czyli jeszcze okrutniejsze będzie ten Antychryst. I ja sobie tak myślę, czytając to słowo, że to będzie ktoś, kto ogłosi sam siebie Bogiem, postawi się w miejscu Boga. To będzie największa ohyda, największe spustoszenie i obrzydliwość. Bo nie ma większego obrzydliwości, jeżeli ktoś stawia się w miejsce tego, kogo nie jest. Prawda? A już zwłaszcza, kiedy to jest osoba Boża. Bóg stworzył niebo i ziemię, stworzył człowieka i stworzył wszystko, co na nich żyje, na ziemi. I tylko Jemu należy się chwała, tylko On jest Bogiem. A tutaj człowiek myśli w swoim zarozumiałości, w swojej pysze, że to on jest władny wszystkiego. Popatrzcie się, co żeśmy przeczytali, że nie będzie zwracał uwagę na wiarę ojców, na żadne zasady. Nie będzie niczym się kierował, będzie po prostu miał swój cel osiągnąć i koniec. Nawet jest napisane, że
nie będzie zwracał na pragnienie kobiet, prawda? Jest tutaj takie zdanie. Ojców ani na pragnienie kobiet, ani na żadnego Boga. Słuchajcie, mi to wyobraża, tak sobie mogę to tylko wyobrażać, ale to może być bardzo szersze, że on nawet ogłosi prawa Boże, które były zapowiedziane, czyli na przykład będzie mężczyzna i kobieta i ci dwaj będą jednym ciałem, pamiętacie? To postanowił Bóg. Ten człowiek będzie wszystko wywracał do góry nogami i będzie robił inaczej. Powiedzieć, że to on jest Bogiem. Swoje prawo, swoją władzę i swoje postawi w tym miejscu. Więc właśnie myślę, że tutaj chodzi właśnie o te rzeczy. Zamiast tego będzie czcić Boga warowni, Boga, którego nie znali jego ojcowie. Będzie go czcił złotem, srebrem, drogimi kamieniami, kosztownościami. I jeszcze Boga warowni mówi mi, że to jest przemoc. Jedyny opis, jaki może do niego pasować, to jest przemoc. Będzie zdyskrywał wszystko przemocą. Nie wiem, jak to może wyglądać, ale wiecie, jest tutaj napisane, że roztropni będą wiedzieć, co robić, więc do tego jeszcze wrócimy, kiedy będzie ten czas. Najważniejsze jest to, co powiemy sobie na końcu, bo tu jest opis kogoś, kto jest zepsuty do szpiku kości i będzie miał władzę, a to jest najgorsze. I tą władzę wykorzystywał będzie w taki właśnie sposób. Dlatego czytamy dalej, co będzie jeszcze dalej. Czyli będzie przekupiał, będzie zaszczycał tego, kogo chce, zwolenników obsypie zaszczytami, obdarzy władzą nad wieloma i nagrodę będzie obdzielał ziemią. Wiecie, to jest takie prawo, kiedy nie wiem, czy to już czasami się nam, bo wiecie, duch Antychrysta jest zawsze na ziemi, czy czasem coś takiego nie daje, zdaje się wam sprawę, że jednego dnia jest tak, a usłyszysz, że jutro może być zupełnie inne prawo, prawda? Dzisiaj możesz jeździć samochodem, a jutro będziesz musiał zmienić samochód, bo nie wie, czy będzie mógł się poruszać po ulicy. To jest tylko mały przykład, mały szczegół. Nie chcę was straszyć, nikogo nie ma takiego prawa w naszym kraju. Możecie jeździć samochodami, na spotkania zwłaszcza, nabożeństwa. Ale słuchajcie, właśnie to jest opis człowieka, który nie liczy się z niczym i nie liczy się z nikim. Prawda? Wyobrażacie sobie to? Macie w swoich myślach już? Nie przerażajcie się, słuchajcie, bo to nie jest wcale takie tragiczne, jakie jeszcze jest przed nami. Popatrzcie, co dalej jest. W czasie końca zetrze się z nim król południa. Widzicie, tu już jest taki jakby czas końca. Wtedy rozjuszy się król północy, czyli ten właśnie... Ten antychryst, przeciwko niemu z wozami, jeźdźcami, wieloma okrętami, wkroczy do ziemi, zaleje je, przetoczy się przez nie jak powódź. Wkroczy też do przepięknej ziemi, powali dziesiątki tysięcy, lecz ujdą przed nim Edom, Moab i piersi spośród synów Amona. Z tym miałem największy problem. Słuchajcie, bo z historii już wiedziałem, gdzieś tam przeczytałem, gdzieś tam już kiedyś wcześniej wiedziałem. I wiedziałem, że na przykład Amonici, to oni już nie istnieli, kiedy Antioch Epifanes był. Ten naród już nie istniał, on nie istnieje do dzisiaj. Więc skąd się wzięło, a tutaj jest bardzo przejrzyście powiedziane, że Moabici, Edomici i Amonici, oni będą mieć spokój. Więc pytanie jest, co to będzie za naród, co to będzie za narodowości, że oni będą mieć przywilej, po prostu oni się będą mieć dobrze. Zastanawialiście się nad tym? I to narody, których nie ma, które nie istnieją, faktycznie nie istnieją. I tutaj śpieszę wam z pomocą, dlatego że to jest bardzo, bardzo przejrzyste. I Księga Prorocza nam to objawia. Nie wydedukowałem tego sam, słuchajcie, nie jestem orłem. Przeczytałem to gdzieś tam, znalazłem, przeszukałem w Słowie Bożym, jest to prawda. To są narody, które były zawsze wrogami Izraela. Przeparafrazujmy to teraz. To są narody, które są przeciwnikami, wrogami ludu Bożego. Widzimy już zarys? Jeżeli ktoś będzie przeciwnikiem ludu Bożego, będzie miał spokój. Jeżeli ktoś będzie prześladował i nacierał na lud Boży, to będzie jego sprzymierzeńcem. Zgadza się teraz? To są narody, których już nie ma, więc nie możemy odnieść to do jakiegoś tam narodu, wiecie, na Bliskim Wschodzie, Amonitów, czy kogoś tam innego, czy tak dalej, bo po prostu nie istnieją. Ale przeciwnicy ludu Bożego istnieją zawsze. Zgadza się? Dlatego tutaj jest napisane, że ci będą mieć spokój, będą jego jakby sprzymierzeńcami, ujdą przed nim
Edom, Moab i piersi spośród synów Amona. A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemię, nawet dla ziemi egipskiej nie będzie ucieczki. Też zastanawiałem się, co to znaczy ziemia egipska. Tego nie przeczytałem nigdzie. I tak sobie myślę, jeżeli się zgodzicie ze mną, to weźcie to. Jeżeli to nie jest prawda, to mnie poprawcie albo może mi pomożecie. Ale sobie pomyślałem, że wiecie, ta północ z południem cały czas walczy. Zauważyliście to w tej scenerii, tej historii? Cały czas król południa przeciwko królowi, właściwie król północy najczęściej, przeciwko królowi południa. Pomyślałem sobie, co to jest Egipt? Bo to tu jest właśnie powiedziane odnośnie Egiptu. Egipt obrazował zawsze stabilizację. Zawsze jakieś miasto ucieczki, jakąś stabilizację. Nawet sam przykład wam podam, kiedy w Izraelu, kiedy król Herod wydał zarządzenie, żeby wszystkich chłopców do drugiego roku życia wymordować, to gdzie Pan Jezus z Marią, z Józefem uciekali? Do Egiptu. Egipt był stabilizacją, był krajem jakby obfitości, krajem, gdzie można się schronić, gdzie można dostatnie żyć, dobrze żyć. Pomimo tego, jaki był, taki był. A przecież gdzie Izrael szukał w czasie głodu schronienia? W Egipcie. Gdzie się udawali po zboże i po jedzenie? Do Egiptu. Więc możemy sobie tutaj zanotować, że Egipt jest obrazem stabilności, porządku i takiego dobrego obywatelstwa. I słuchajcie, tutaj jest napisane, że nawet tego nie będzie. Nie będzie na ziemi takiego miejsca. Tak czytamy? Zgadza się? Przeczytajmy to. A gdy wyciągnie swoją rękę po ziemię, nawet dla ziemi egipskiej nie będzie ucieczki. Czyli to mi obrazuje, że nie będzie dokąd uciec. Nie będzie takiego miejsca, dokąd będzie można się udać, uciec przed nim i żyć spokojnie, dostatnie, tak jak się żyło do tej pory. Gdzie będzie działać konstytucja, gdzie będziesz chroniony prawem, gdzie będziesz miał swoje prawa i będziesz mógł się powołać, że jesteś obywatelem i należy ci się. Po prostu nie ma stabilności. Nie ma ucieczki. Co dalej będzie? Przejmie on panowanie nad skarbcami złota i srebra, nad wszystkimi kosztownościami Egiptu, czyli będzie miał władzę nawet nad bogactwem, władzę nad tym, co rządzi światem. Pójdą za nim Libijczycy i Kuszyci, tego nie rozumiem na przykład. 44 mówi, lecz niepokoją go wieści ze wschodu i z północy, wyjdzie więc w wielkim gniewie, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije namioty swojego pałacu między morzami i przepiękną górą świętą. I słuchajcie, najostatniejsze zdanie, które bardzo się mi podoba i tym zdaniem to chcę triumfować w tym rozdziale, kiedy go kończymy. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. Chciałbym powiedzieć, że na końcu tego wszystkiego, co żeśmy tutaj przeczytali, chcemy zobaczyć, że ktoś panuje nad tą ziemią. Amen. I tym kimś jest Bóg. A dokładnie w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, my mamy mamy już nowe przymierze, więc możemy czytać o przyjściu w Tesaloniczan, możemy czytać w Tymoteusza, więc objawienie Jana przede wszystkim, więc jest opisane, co się wydarzy. I teraz chciałbym odwrócić jakby całą scenerię, trochę żeście się posmutnieli, poprzerażali, trochę tak pobladły wasze policzki. Teraz was chcę trochę rozrumienić i chcę wam powiedzieć, że tym, który pokona Antychrysta jest Jezus Chrystus. Amen. I słuchajcie, kiedy przeczytałem drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, czwarty werset, możemy go otworzyć nawet, jest niesamowity. Drugi rozdział listu do Pawła do Tesaloniczan. Drugiego listu do Tesaloniczan, drugi rozdział, czwarty. Będzie on buntował się przeciw wszystkiemu i wynosił się ponad wszystko, co łączy się z Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci. W końcu sam zasiądzie w przybytku i wskaże na siebie, że to on jest Bogiem. Popatrzcie się, widzicie ten obraz? Daniel to zapisał, kiedy Chrystus mu to objawiał. A tutaj apostoł Paweł znowu pisze to samo, jeszcze w dokładniejszy sposób, że to chodzi o tę samą osobę, to chodzi o Antychrysta, który będzie o tym ostatnim. Ale teraz to jest opis tego właśnie człowieka. Gdzieś tutaj, kiedy ustąpi, wówczas ten niegodziwiec zostanie ujawniony. Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust i zniszczy w czasie, gdy przyjdzie w sposób jawny dla wszystkich. To jest ósmy werset, przeczytałem teraz. Tego samego listu do Tesaloniczan. Kiedy
ustąpi wówczas ten niegodziwiec, zostanie ujawniony, Pan Jezus zabije go tchnieniem swoich ust. Wiecie, ten moment będzie niesamowity, kiedy nawet słowa nie będzie wypowiedziane do niego. Kiedy Pan Jezus tchnieniem swoich ust dmuchnie go w taki sposób. Zabije go z tchnieniem swoich ust. Wiecie, tutaj widzimy, że panowanie Chrystusa to jest to, na czym się chcemy skupić. Panowanie Jezusa Chrystusa jest zawsze, kiedy zwyciężył śmierć, kiedy zwyciężył na Golgocie, ono się ujawniło, ono się uaktywniło. Jezus Chrystus pokonał szatana, pokonał przeciwnika. Pytanie jest, dlaczego pozwoli, aby to się działo na ziemi? Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Amen. I na to pytanie ja nie umiem odpowiedzieć. Ale chcę powiedzieć, że ostatni triumf to jest to, kiedy Jezus Chrystus przejmie panowanie. I kiedy czytaliśmy, otwórzmy z powrotem może Księgę Daniela, kiedy czytaliśmy Księgę Daniela, tutaj mamy 12 rozdział, przechodzimy i wiecie, tutaj ciąg dalszy jest, kiedy Chrystus mówi do Daniela, że wtedy dojdzie do swego kresu i nikt mu nie pomoże. A w liście do Tesaloniczan przed chwilą przeczytaliśmy, jak to się stanie. I tutaj Chrystus mówi dalej tak. W tym czasie powstanie wielki książę Michał, który jest opiekunem synów Twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było, odkąd istnieje naród, aż do tego właśnie czasu. Uważajcie, wtedy wybawiony będzie Twój lud. Amen. To jest wielka pociecha i wielka zachęta, że pomimo ucisku, pomimo tego wszystkiego, co będzie, przychodzi Jezus Chrystus i wtedy wybawiony będzie Twój lud. Amen. Cieszycie się z tego powodu? Wiecie, jaka wielka zachęta jest z tego, że były różne czasy, były różne okresy historii, okresy prześladowań i strasznych cierpień. Były okresy lepsze i gorsze, ale zawsze mamy słowo, w którym możemy się odnieść, że na końcu jest ktoś, kto zwycięża i jesteśmy po jego stronie. Amen? Halleluja. To jest niesamowita zachęta. I tutaj kolejny raz chcę powiedzieć, że tak jak żeśmy czytali o Danielu, kiedy był w Lwiej Jamie, i powiedzieliśmy sobie takie zdanie, że Bóg nie wyrwał go ze śmierci, ale ocalił go pośród śmierci. Prawda? Pamiętacie to? Nawet jest tutaj napisane o wielu, którzy będą musieli zginąć, to za chwilę będziemy czytać o zmartwychwstaniu. Jakaż to wielka pociecha jest. Słuchajcie, to jest niesamowite, że ci, którzy byli wrzuceni do pieca ognistego, siedmiokrotnie mocniej rozżarzonego, oni powiedzieli, czy zginiemy, czy nie, nie ugniemy się przed innym Bogiem. I to jest naszym zadaniem. Amen? Jeżeli jesteśmy po stronie dobrej, po dobrej stronie, nie musisz się niczego martwić, niczego obawiać. A tym bardziej, jeżeli znasz Księgę Daniela i ostatnie jej rozdziały, będziesz pełen wiary i nadziei, że to nigdy nie będzie trwać wiecznie, te uciski. Amen? Wiecie, jaka to jest wielka zachęta? Ja już kiedyś podałem taki przykład, ale wiem, że on jest słaby, ten przykład, ale powiem trochę mocniejszy przykład. Kiedy kobieta rodzi, wiele jest matek na tym miejscu, kiedy kobieta rodzi, czy jest jakaś nadzieja, która ją przyświeca? W tych okropnych bólach, cierpieniu, w tym strasznym bólu, czy jest? Jest? Amen? Że za niedługo to cierpienie, ten straszny stan przerodzi się w wielką radość. Amen? I to, że wiesz, że to nie będzie trwać wiecznie, to daje ci siłę. I wiecie, kobiety dlatego są tak silne i tak zdeterminowane i potrafią to, bo wiedzą, co za chwilę będzie. Tak jest napisane w Słowie Bożym, ja tego nie wymyśliłem, słuchajcie. Jest napisane, że kobieta, kiedy rodzi, przychodzą bóle, cierpienie, ale to jakby radość, która będzie za nim, jakby przewyższa wielokrotnie to, co przychodzi w bólach. Amen? Dlatego kiedy znamy to, co jest przed nami, kiedy wiemy, co Bóg już powiedział nam, co będzie przed nami, jesteśmy przekonani, że ten, który staje jako ostatni, jako zwycięzca ostateczny, to jest nasz Jezus Chrystus, ten, do którego dzisiaj się modlisz, do którego z kim rozmawiasz każdy dzień. Wiecie, ta radość, ta nadzieja jest niesamowitą nadzieją. Amen? Halleluja. Ale czytajmy dalej. Ja chyba zaczynam wyprzedzać. W tym czasie powstanie wielki książę Michał. I chciałbym zwrócić uwagę też na niesamowity szczegół, że nawet w tym czasie, kiedy będzie ten największy ucisk, bo właśnie jesteśmy w tym momencie teraz, słuchajcie, jesteśmy w ognisku największego ucisku na ziemi, jaki będzie. Ale jest napisane, że powstanie książę Michał. To jest ten, który ciągle go tutaj w tej księdze widzimy. Książę aniołów. Chcę ci powiedzieć, że aniołowie będą koło ciebie. Będą cię wzmacniać i posilać i nigdy nie braknie ci sił. Amen? Wierzysz w to?
Halleluja. Apostoł Paweł powiedział, że nie przyjdzie na was większe pokuszenie, większe cierpienie, niż nie jesteście w stanie znieść. Zgadza się? Jeżeli już nie będziesz w stanie znieść, aniołowie przyjdą i wzmocnią się. Co się stało w Getsemane? Kiedy uczniowie posnęli, kiedy nie było wsparcia, nie było tego, kto mógłby wesprzeć go. Jezusa, mówimy o Jezusie, o tym samym Chrystusie, który objawia nam to słowo. Wtedy aniołowie przyszli i wspierali go. Amen? Ja sobie wyobrażam, że nie było w stanie, jako człowiek, nie był w stanie unieść tego ciężaru, tego okropnego grzechu, okropnego ciężaru, okropnej myśli, okropnego stanu. Wtedy aniołowie przyszli i wspierali go. Amen? I w tym największym momencie, kiedy już będziesz, myślisz sobie, że nie dajesz rady, że już ci brakuje cię, to wiedz, że aniołowie będą cię wspierać. Tu jest napisane w tej księdze. Wtedy przyjdzie książę Michał, który jest opiekunem synów twojego ludu. To jest niesamowite słowo. Słuchajcie, zapiszcie, zapamiętajcie i wiedz, że książę Michał jest opiekunem twoim. Amen? W tych momentach. Halleluja. Wielkie, wielkie słowa zachęty. Oczywiście ucisku nie będzie takiego wielkiego, jakie nigdy jeszcze nie było, jakie dotąd istniało. Aż do tego czasu. Wtedy wybawiony będzie twój lud. Jak on będzie wybawiony? Popatrzcie się. Tu jest kluczowe słowo, które powinno być na czerwono napisane w każdej naszej Biblii. Wiecie, taka pieśń jest, bo imię me w niebie wpisane jest. Ona taka wesoła, ta pieśń. Radość wypełnia duszę mą. Jak ja raduję się za każdym razem i widzę to słowo z Księgi Daniela, jest ono powtórzone kilka razy w Nowym Testamencie o księdze, o zwoju życia. I właśnie to jest tak. Każdy, którego odnajdą wpisanego do zwoju, będzie wybawiony. Amen? To dotyczy tego słowa. Będzie wybawiony. Wiecie, wyobrażacie sobie teraz tak. Świat w takich okolicznościach, w takich scenerii, kiedy rządzi nim przemoc, kiedy prawo jest pogwałcane, kiedy mogą nawet zabrane ci być wszystkie majątki, kiedy możesz dostać mandat, którego nie potrafisz zapłacić i jesteś przekreślony na całe swoje życie. Tak może być. Nie wiem, ja tylko improwizuję teraz. Może być ciężkie czasy, możesz nie podnieść się, możesz jako kaznodzieja, jako pastor, możesz nie mieć prawa głosić słowa odważnie w kościele. Będzie musiało być cenzurowane. Tak może być, zgadza się? Słuchajcie, w tej pięknej kawiarence, jak dzisiaj jesteśmy, może być taki czas, że nie będziemy mogli się zgromadzić. Wyobrażacie sobie to? Ja nie. Ale tak może być. Słuchajcie, i to jakikolwiek scenariusz byśmy nie napisali, może być. I słuchajcie, co wtedy będziesz miał? Co wtedy będzie miało wartość? Czy coś będzie, czy będziesz miał dobry samochód, co będzie miało wartość? Czy będziesz w pięknym domu mieszkał, który za chwilę ci skonfiskują, by to będzie miało wartość? Czy pole niesamowite i będziesz mógł do lasu uciec, czy to będzie miało wartość? No jak długo tam wytrzymiasz w tym lesie? Co będzie miało wartość? Słuchajcie, chcę wam pokazać, że jedna rzecz będzie mieć wtedy wartość. Czy twoje imię jest zapisane w Księdze Życia? Czy imię twoje jest w Księdze Zwoju? Amen? Czy sam Bóg je zapisał? Halleluja. Moje imię tam już jest zapisane. Cieszę się i raduję z każdego dnia. Dlatego życzę tobie, zaopatrz się już dzisiaj, przyjdź do Jezusa. Amen? Jeśli tak nie jest. To jest największa wartość, jakokolwiek, kiedykolwiek będzie miała znaczenie. Dzisiaj tego może nie widzą ludzie. Dzisiaj się mają ludzie dobrze. Jest wszystko okej, okay, wydaje się im, że fajnie przeżyją życie, ale to jest przyćmione tylko jakimiś zastępczymi rzeczami. Bo wtedy, zaraz przeczytamy, co się stanie. I obudzi się wielu ze śpiących z prochu ziemi, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Słuchajcie, i tutaj jest takie bardzo kluczowe słowo użyte w hebrajskim języku. Pamiętacie, że ostatnie rozdziały czytamy w języku hebrajskim? Pamiętaliście o tym? Zapisaliśmy to gdzieś. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby to w języku hebrajskim, bo z hebrajskiego słowa mają bardzo szerokie znaczenie. Byłem w Izraelu w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, i kiedy czytał nam nasz gospodarz, kiedy czytał nam słowo, jakie hebrajskie słowa mają znaczenie, jakie mają konteksty, ja byłem naprawdę w szoku, jakie bogactwo tego języka jest. Niesamowite. I teraz chcę wam tylko przedstawić dwa takie słowa. I to jest jedno z tych słów, to jest obudzi się wielu. Wielu. Gdzie ja to mam zapisane? O, jest tutaj. Z hebrajskiego słowo wielu oznacza wszyscy,
bez wyjątku. Wszyscy bez wyjątku, ale nie do tego samego przeznaczenia. Rozumiemy? To słowo użyte tutaj wielu oznacza, że to obudzą się wszyscy. Wszyscy będą wzbudzeni z martwych. Nie będzie nikt w grobie, nikt nie zostanie w grobie. Bez wyjątku wszyscy, tylko nie do tego samego przeznaczenia. I tutaj jest wyjaśnienie tego właśnie. Jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. Właśnie to jeden szczegół będzie decydował o tym Księga Życia. Czy to imię, czy twoje imię, czy moje imię będzie zapisane w Księdze Życia. Chcę wam powiedzieć jeszcze, muszę to powiedzieć, że to nie jest jakaś wielka niewiadoma i nie wiadomo, czy się tam znajdzie, czy nie. I nie musisz czekać na ostatni dzień. Nie musisz czekać na ten dzień, kiedy to się stanie i naraz czytają i okazuje, że jest twoje imię. O, jest. Dzisiaj masz możliwość zadecydować, dlatego że Chrystus wykupił ciebie i zrobił ci miejsce w tej księdze. Pytanie jest, czy pokutujesz, czy chcesz iść za Nim jak Daniel, czy chcesz żyć z Nim razem i pozwolisz, poprosisz, żeby zapisał twoje imię w Księdze Życia. Amen. My to wiemy, to jest niesamowite bogactwo. Słuchajcie, następne takie słowo jest bardzo też kluczowe. Lecz roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Takie słowo niesamowite jest, jak gwiazdy na wieki wieczne. I tutaj jest klucz, który właśnie chyba użyłem w temacie. Tematem dzisiejszego spotkania jest roztropni. Roztropni. To słowo się mi bardzo spodobało. Ono w 11 wersecie jest kilka razy użyte. Ono jest użyte tutaj w tym rozdziale. I zwróćmy uwagę, kto to tacy ci roztropni. Napisałem tak, jaśnieć na sklepieniu niebieskim i jak gwiazdy na niebie wiecznie. Wiecie, kiedy pierwszy raz czytałem Księgę Daniela, myślałem, że to chodzi o pastorów, o kaznodziejów, biskup na pewno. Słuchajcie, to chodzi o kogoś, kto wykłada Słowo Boże, kto głosi Słowo Boże, dlatego chce głosić Słowo Boże. Nie żartuję. Wiecie, o kogo to chodzi? Pamiętacie powstanie Machabeuszów? Judy Machabeusza? Wielu spośród ludu rozprzestrzeniało, roznosiło słowo, zachęcało ludzi, modlijcie się, wzywajcie imię Pana, bo Mesjasz przychodzi. Zwykli ludzie, którzy dzielą się, którzy roznoszą Słowo Boże, którzy innym świadczą, innym przekazują. To są nazwani roztropni. Ci, którzy mają społeczność z Bogiem, z Duchem Świętym, którzy słyszą głos Boży, którzy mają społeczność z Nim i którzy pomimo okoliczności nie boją się roznosić Boże Słowo, rozprzestrzeniać je i innych naprowadzać na drogę zbawienia. Amen? Bardzo prosta definicja. Czy jesteś roztropny? Czy chcesz być roztropny? Wiecie, to jest niesamowite, że tutaj nie trzeba wielkiego przygotowania. Wystarczy, że przeczytasz Księgę Daniela, że przyjdziesz do Jezusa, a potem chcesz podzielić się z tym, ze swoim sąsiadem, ze swoim przyjacielem, ze swoim kimś bliskim, i mówisz mu, że Jezus Chrystus za niego też oddał życie i go kocha bardzo. To są roztropni. I tutaj jest nazwane, że roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Nawet czasami nie wiemy, ile wiedziemy ludzi do sprawiedliwości. Słuchajcie, to jest wielkie słowo. Sprawiedliwość to Królestwo Boże, to jest Syn Boży. To On usprawiedliwia. My nie zrobimy niczego. Ale dzieląc się z tym, co wiesz, co masz w sercu swoim, możesz wielu przyprowadzić do sprawiedliwości. Jednym z takich wielu jest Daniel. I już dzisiaj wiemy, że on będzie tam jaśniał jak gwiazda. Nie wiem, jakie przenośnia to ma, jak gwiazdy na niebie. Ale wiecie, nawet tutaj w świecie się tak mówi, że gwiazda świeci, to jest, wiecie, jak jakieś gwiazdy są, czy to są artyści, czy to są jacyś sławni ludzie. Wszyscy o nich wiedzą, wszyscy ich widzą. Wszyscy chcieliby być tacy jak oni, prawda? Zgadza się? Każdy by chciał być taki jak on, każdy by chciał być w jego miejscu. I dzisiaj możesz już zdecydować, czy chcesz być takim, kto jest w takim miejscu. Słuchajcie, to nie jest nic, że no, teraz się wywyższasz, chcesz być gwiazdą. Nie, to nie chodzi o to. Po prostu to, co masz w sercu, przekazuj inaczej. Przekazuj innym. Amen?
przekazuj to innym. Nie zatrzymuj niczego, co Chrystus dał tobie. Daj to innemu. Jeśli cię uzdrowił, mów to świadectwo innym. Mów to na zewnątrz. A nigdy nie wiesz, ile ludzi przyprowadzisz do sprawiedliwości. Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdziesz do wieczności, kiedy przyjdzie podział właśnie na owce, kozły, kiedy będzie właśnie podział na tych, którzy są zbawieni, którzy nie. I wtedy będzie nagroda i Jezus Chrystus powie, a ty, moja kochana siostro, idziesz do sprawiedliwości, będziesz świecić, będziesz przykładem i wszyscy będą z ciebie brać przykład teraz. A mówisz, a co zrobiłam takiego w życiu? Co zrobiłam? A gotowałaś właśnie obiad. I czasami tam powiedziałaś kilka słów, a wielu ludzi słuchało i zostało zbawionych dzięki twoim słowom. Przyprowadzaj wielu do zbawienia. Amen. Ale ty, Danielu, właśnie tutaj dalej Chrystus mówi do Daniela. I teraz słuchajcie, jest taki etap, kiedy chciałbym powiedzieć, co są osobiste słowa do Daniela. Coś niesamowitego. Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj te księgi, aż do czasu końca wielu będzie zabieganych i wzrośnie poznanie. Jest to podobne do dzisiejszych czasów? Jesteście trochę zabiegani czasami? Czasami. Jedno z tych tłumaczeń właśnie to nasze mówi, że będzie wielu zabieganych i wzrośnie poznanie. Słuchajcie, niektórych objawień, dalej to będziemy czytać, nie zrozumiemy do końca, wiecie, już dzisiaj. Tak samo jak było za czasów pierwszych, kiedy Daniel 100 lat, 200 lat, 400 lat, 600 lat wcześniej zapowiedział niektóre wydarzenia, ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Wiecie, nawet nie mieli pojęcia, że będzie takie coś się działo, jak na przykład panowanie rzymskie. Ale kiedy one nastały, te czasy, zaczęli je łączyć i rozumieć i widzieli, że Bóg po prostu on to dał im, żeby byli przygotowani, żeby wiedzieli, żeby byli roztropni. Amen. Ale tutaj jest właśnie takie słowo, które też bardzo długo się myliłem, nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiem do końca, czy jestem w takim, wiecie, w racji. Nie lubię słowa racja, ale przeczytałem, co się działo w Królestwie Perskim, w Babilonie, w Królestwie Perskim, ale też i potem w innych imperiach. A Daniel, jak z tego co wiemy, był wykształconym, był niesamowicie człowiekiem mądrym, umiał wszystko zaksięgować, dobrze zrobić, ułożyć według prawa. I on był ekspertem, dziesięciokrotnie lepszym od wszystkich innych. Między innymi zajmował się też pismami. I dzięki niemu właśnie Księga Daniela w tak dokładny, w tak szczegółowy sposób trafiła do ludzi i została przekazana w 100%, jak zostało. Amen? Wierzycie w to? I wiecie, tutaj Jezus Chrystus mówi do Daniela, mówi Danielu, a ty tę księgę zapieczętuj na czasy ostateczne. I ja sobie zawsze myślałem, że trzeba ją zamknąć, słuchajcie, zamknąć tę księgę. Księgę Daniela trzeba zamknąć, bo jej nie rozumiemy. A kiedyś, jak przyjdzie ten czas, że już tak się zacznie dziać, ten antychryst zacznie tam szaleć gdzieś, to otworzymy i będziemy to naraz rozumieć. Tak sobie myślałem, przyznaję się wam, no błędne myślenie, ale tak myślałem. Natomiast w czasach perskich było tak, że kiedy zostało zapisane jakieś proroctwo, jakieś przesłanie, jakaś mądrość, jakieś życiowe rzeczy, jakieś polityczne rzeczy zostały zapisane, a wszystko zapisywali w różnych językach, najwięcej w aramejskim, to słuchajcie, kiedy zaczęła zyskiwać popularność ta księga, kiedy to się okazało, że gość miał rację, rozumiecie? My w Polsce mamy taki zwyczaj, że jeżeli ktoś coś robił, to go prześladowano, a jak już umarł i potem 100 lat później, naraz, jaki to mądry człowiek, prawda? Natomiast w Persji było tak, że kiedy ktoś napisał, było to uszanowane, zapisane w bibliotece, złożone, wiele setek ludzi to badało, sprawdzało, czy to się działa, czy to nie działa, czy to sobie wymyślił, czy to gdzieś, wiecie, w jego ogródku działało i indziej nie. Kiedy to zaczęło działać, kiedy to było skuteczne, kiedy ta księga zaczęła zyskiwać popularność, to przepisywano ją, żeby było więcej egzemplarzy, żeby wszyscy mogli z tego korzystać. Natomiast jedną księgę przepisywano w szczególny sposób, zwijano, zapieczętowano i przekazywano do biblioteki, do takiego miejsca, żeby nic nie uszkodziło jej na przyszłe pokolenia. Gdyby była wojna, gdyby był pożar, gdyby było cokolwiek innego, ta księga musiała przetrwać do następnych pokoleń. Troska o następne pokolenia. Tak na przykład zwoje z Jeremiasza w Qumran. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, piękna sprawa. Brakowało jednego urywka Słowa Bożego.
Były zapiski, gdzie pisali, ale takiego konkretnego, kto ktoś napisał, nie było. Słuchajcie, o, pasterz szedł kiedyś, byłem tam w tym miejscu, szedł pasterz z owcami, chłopak młody, rzucił kamień, bo tam pełno jaskini takich jest, wiecie, jakbyście popatrzyli, ja mam zdjęcia, popatrzyli, to on rzucił do tej jaskini kamień. Taka zabawa przy owcach, co tam robić. I kiedy rzucił, to słyszał jakieś głuchy, takie rozbicie, takie, wiecie, jakby szklankę rozbił, coś takiego. No i zciekawiło go, to poszedł do tej jaskini i okazało się, że złożone zwoje, niesamowite bogactwo, mogli odczytać i potwierdzić rzeczywiście tak, jak zostało zapisane, jak ludzie przekazywali, słowo w słowo mogli potwierdzić, to się stało. Piękne. Ale teraz wracamy z powrotem do zwoju. Dlatego już wam mówię, kiedy księga miała popularność, kiedy była już popularna w kraju, kiedy wszyscy o niej mówili, kiedy wszyscy się tego uczyli, ten zwój został zapieczętowany i oddany do biblioteki. A wiecie, co tutaj się dzieje w tym momencie? Jezus Chrystus mówi do Daniela, popatrzcie się, 15 minut temu powstała księga, jeszcze nie została zapisana, powstała. A Jezus mówi, zapieczętuj i zrób tak, jakby ona już była popularna najbardziej na świecie w tym momencie. Czy tak nie jest prawda? Słuchajcie, dzisiaj wszyscy się wzorują na tym. Wszystkie objawienia są oparte na tym. Ona zyskała popularność, zanim jeszcze została zapisana. Jedyna księga w historii świata zyskała popularność, zanim została zapisana. I powiedział to Chrystus, tak zrób i tak zrobił Daniel. Niesamowite, prawda? Ale wszystko widzicie do przodu. Wszystko on widzi do przodu, bo on widzi do przodu. Amen. Jesteśmy w 5 wersecie. A gdy ja, Daniel, spojrzałem, oto stali tam dwaj inni, jeden po jednej stronie rzeki, a drugi po przeciwnej. I ten, który stał po tej stronie rzeki, czyli po jego stronie, powiedział do odzianego w lnianą szatę, czyli do Chrystusa przed jego jeszcze wcieleniu, który stał na drugim brzegu, kiedy nastąpi koniec tych dziwnych, przedziwnych rzeczy. Wtedy odziany w lnianą szatę, stojąc poza wodą, wzniósł ku niebu swe ręce prawą oraz lewą i przysiągł na wiecznego żywego. Nastąpi on w wyznaczonym czasie, czasach i połowie czasu. Wszystko to dopełni się wtedy, gdy dopełni się rozproszenie mocy świętego ludu. Słuchajcie, tutaj mamy taki dziwny obraz i w innych tłumaczeniach sprawdziłem, jest to tak napisane, że dwaj aniołowie stali po jednej, po drugiej stronie, natomiast Chrystus w jednym tłumaczeniu, czy w dwóch tłumaczeniach jest, że stał jakby nad wodą, unosił się nad wodą, czyli stał na wodzie. Obrazuje wam to coś? Kto chodził po wodzie? Tylko Jezus Chrystus, amen. I ten, komu kazał przyjść do Niego. Amen, Piotrowi. Aleluja. Ale to już taka ciekawostka jest. Chcę powiedzieć, że jeden z aniołów, który stał na tym brzegu po Daniela stronie, zapytał się, kiedy to nastanie. Wyobrażacie sobie, senior, staruszek Daniel jest już tym przerażony wszystkim i tylko dzięki posileniu Chrystusa i aniołów jest w stanie słuchać i jest w stanie to przyjmować. I tutaj anioł wychodzi mu naprzeciw i zapytuje się, kiedy to się wydarzy. I wtedy Chrystus podnosi nie jedną rękę, jak się przysięgało w całym Starym Testamencie, kiedy się składało przysięgę, kiedy przysięgało się, nie podnosi jednej ręki, ale podnosi obydwie ręce do góry. Wiecie, ja kiedy to czytałem jakieś kilka lat temu, to zacząłem napierać na was, żebyście podnosili ręce, pamiętacie? Podczas uwielbienia, modlitwy. Dlatego, że to jest niesamowicie uroczyste, kiedy podnosimy ręce, przysięgamy na Tego, który jest wieczny, na Boga, którym Jemu tylko należy się chwała. Amen? Dlatego róbmy to. To jest piękne, to jest wspaniałe. To jest obraz zwycięstwa. I Chrystus podnosi obydwie ręce i przysięga na Tego, który jest wieczny, który zapowiedział, który widzi przeszłość, przyszłość, teraźniejszość, którego nic nie zaskoczy. Boga Wszechmogącego. Amen? Dla ciekawości powiem naszego tatusia, naszego Boga Ojca, który przez Chrystusa pozwolił nazwać się nam w Duchu Świętym Abba. Co znaczy tatusiu? Co znaczy tatusiu? Amen? Niesamowita rzecz. Nie umiem tego ogarnąć, dlatego chyba nasz mózg czasami tego nie ogarnie na tej ziemi. I tutaj Pan Jezus mówi, Chrystus mówi, przed wcieleniem jeszcze Chrystus mówi do aniołów, do Daniela, mówi, że stanie się to czas wyznaczony, dwa czasy i pół czasu. I chciałbym znowu zwrócić uwagę na to, że nie chcę tutaj wyliczać. Już w 7, 8 rozdziale też było to samo słowo użyte. My to już znamy.
Ale to chodzi konkretnie o czas, potem jeszcze dłuższy czas, a potem pół czasu. Chodzi o to, że Bóg ma określony czas na to. To nie będzie trwać wiecznie. Te dziwne rzeczy nie będą trwać wiecznie. Moim zdaniem jest tak, wiedzieć i być świadomy tego, że Bóg ma swój czas. Swoją drogą to nie jest nasz czas, to nie są nasze miary. My czasami mierzymy, my czasami wyczekujemy. Od urodzin do urodzin. Od Sylwestra do następnego Sylwestra, albo jakkolwiek inaczej. Natomiast Bóg wyznacza swój czas. Słuchajcie, i to nigdy nie będzie nasz czas, który my sobie wyliczymy. Dlatego jestem też daleki od tego, żeby próbować to wydedukować, kalkulować i tak dalej. Chcielibyśmy polegać na Bogu, gdyż Jego pełnia, Jego czas ma zawsze określony. Jest tutaj taka miara podana. Będzie jeden czas, potem dwa razy większy czas i pół czasu. Ale cokolwiek by to nie znaczyło, znaczy, że Bóg nie pozwoli, żeby to przekroczyło jakikolwiek limit. Amen? Obydwie ręce podniósł, nastąpił w wyznaczonym czasie i połowie czasu. Wszystko to dopełni się wtedy, gdy dopełni się rozproszenie mocy świętego ludu. Ja wprawdzie słyszałem te słowa, mówi Daniel dalej, lecz ich nie zrozumiałem. Nie dziwię się wcale, ja też często nie rozumiem tych słów. Rozumiecie wszystko? To jest trudne dla świata. Słuchajcie, grecka kultura, duch Grecji wprowadził coś takiego, że wszystko musisz rozumieć. Jeśli czegoś nie rozumiesz, to znaczy, że tego nie ma. Taki właśnie wprowadził taki trend. Ale słuchajcie, to jest tak niebezpieczne, że wtedy, gdybym zrozumiał Boga, to znaczy, że On by w tym momencie nie był Bogiem. Bo ja jestem stworzeniem. On mnie stworzył. Jak może stworzenie zrozumieć Stwórcę? Zapytaj się Boga, jaką miał myśl, kiedy ciebie stwarzał. Obsypie cię błogosławieństwami, a i tak tego nie będziesz mógł zrozumieć. Zapytasz się, dlaczego Boże mnie tak umiłowałeś? Też tego nie zrozumiesz. Ale taka jest prawda. Tak ciebie ukochał, że to nie jest do pojęcia. Zgadza się? Czy ktoś by mógł poświęcić swojego syna za ciebie? A on to zrobił. Nie rozumiem tego. Jednak jestem szczęśliwy, że jestem zbawiony. Amen? Zapytałem więc, Panie, co będzie końcem tych rzeczy? Czy przypomina się wam takie pytanie, kiedy uczniowie przy odejściu Jezusa zapytali właśnie podobnie? Przypominacie sobie? Pytają się, kiedy Pan Jezus im mówi, co mają robić, kiedy mają wychodzić, kiedy będą głosić, demony będą im uległe, że będą głosić Królestwo Boże, gdziekolwiek zajdą. Pamiętacie to miejsce, ten czas? I wtedy ktoś z uczniów zapytał się, a kiedy nastanie wykupienie, kiedy nastanie właściwie ten czas? Koniec. Co będzie znakiem i co kiedy nastanie? Co Pan Jezus powiedział? Nie wasza to rzecz znać czasy i pory, które Bóg ustanowił, sam Bóg ustanowił swoje mocy, ale wy weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w całej Jerozolimie, Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. To się dzieje dzisiaj. Amen? W Polsce, w Ustroniu akurat, w szczególnym natężeniu przebudzenia. Amen? Widzicie to? Byliście w niedzielę na kazaniu? Widzicie Boże przebudzenie? Amen? I tutaj Daniel znowu się zapytał, co będzie się działo końcem tych rzeczy. I właśnie Jezus odpowiada, Chrystus odpowiada. Idź, Danielu, bo znaczenie tych słów będzie jasne dopiero w czasie końca. Bo widzicie ten taki moment, kiedy moje serce jest zupełnie uspokojone, że nie muszę dzisiaj wszystkiego wiedzieć, ale wtedy, kiedy trzeba będzie wiedział. Amen? Wiecie, że Duch Święty będzie objawiał na bieżąco? My mamy zarys, wiemy, co będzie przed nami, ale szczegóły będzie objawiał i będziemy wiedzieć dokładnie. Dlatego, że On uczynił nas roztropnymi. Amen? Amen? Halleluja. Muszę trochę was poruszać do tej odpowiedzi. Miało być dzisiaj sprawdzian. Dopiero będzie wiadomo w czasie końca. 10 werset czytamy. Wielu będzie się oczyszczało i wybielało, wielu też będzie wypróbowanych. Niesamowite słowa tu są. Wypróbowanych. Bezbożni natomiast będą postępować bezbożnie. Nie zrozumie tego żaden z nich, ale znowu mamy słowo roztropni zrozumieją. Popatrzcie się.
Nawet to nasze małe zrozumienie będzie nasycone w tym czasie, kiedy jesteśmy roztropni i mamy Ducha Świętego, kiedy pozwalamy, aby Duch Święty objawiał, żeby przynosił w proroctwach, w objawieniach, w Słowie. I każdy szczegół, tak samo jak Daniel miał pierwszą wizję, drugą wizję, sen, a potem miał szczegóły, nawet co do królów, co do książąt i tak dalej. Tak samo my jesteśmy w czasie, kiedy Duch Święty będzie oznajmiał, co zrobić. Amen? Kiedy w Jerozolimie było prześladowanie, miało przyjść prześladowanie, Duch Święty przekazał, żeby sprzedali majątności i połączyli to razem, żeby usługiwać tym, którzy potrzebują. Amen. I wiecie, co się stało? Taki poza dodatkową opłatą, taki wam powiem historię. I stało się tak, że oni rzeczywiście usłuchali Ducha Świętego, zaczęli sprzedawać, pieniądze przynosili, Ewangelię rozgłaszali, bo Ewangelia kosztuje, właśnie jest za darmo, bo Chrystus zapłacił, ale głoszenie kosztuje, prawda? I karmili głodnych, ludzie się nawracali, wielkie przebudzenie w Samarii i w Jerozolimie było. I co, pomyślelibyście, no pozbyli się majątku i stracili, prawda? Właśnie nie. Okazało się, że za niedługi czas zostało zagarnięte wszystko i ci, którzy mieli bogactwa, też im zostało zrekwirowane, zabrane przez Imperium Rzymskie. Nikt nie miał już niczego. Nawet jeżeli by sobie zatrzymał, to byłoby mu zabrane. A ci, którzy sprzedali, zyskali, bo tysiące ludzi przyjęło Chrystusa. Amen? Może musieli uciekać, może musieli być prześladowani, ale nie musieli żałować, że stracili wszystko. Amen? Halleluja. Roztropni zrozumieją. Dlatego właśnie bądźmy blisko, bądźmy chcieliśmy słyszeć głos Boży. 11 werset, i tutaj się przyznam, zupełnie go nie rozumiem. Od czasu zniesienia codziennej ofiary i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Szczęśliwy, kto doczeka i dotrwa do 1135 dni, czyli 45 dni dłużej. A ty idź do końca, może do tego miejsca. Wiecie, nie rozumiem, 11 wersetu nie rozumiem w ogóle, ale chcę wam powiedzieć tak, że nawet jeżeli go nie rozumiemy, możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o wyliczenie dni i gdybyśmy literalnie wyliczyli te dni, no to wychodzi nam tam powiedzmy po 30 dni, jeżeli byśmy policzyli na miesiąc, tak jak w Izraelu się liczy. Ile to wychodzi? 3 lata i 3,5 roku, 3, no, 3,7 miesięcy. Więc gdybyśmy to chcieli wyliczać, to ja nie wiem, czy byśmy doszli albo od którego momentu, tutaj jest napisane od zniszczenia, od zobaczenia zniszczenia świątyni, miejsca świętego i tak dalej. Jestem od tego znowu daleki. Wiecie, co mi przychodzi na myśl? Chodzi mi, że kiedy my liczymy dni, nawet kiedy już jesteśmy w jakimś dniu, kiedy wiedziemy, że już po prostu jest koniec, to jest słowo, jeszcze wytrzymaj następnych kilka dni, a potem ja przyjdę. Amen. Ale najwięcej, co mnie tutaj przekonuje, nie rozumiem tych słów, naprawdę, tej liczby nie potrafię wam przedstawić, ale jedno, co tam zobaczyłem i na czerwono się mi zaświeciło w tym słowie i to tak chyba przez ostatnie kilka tygodni, trwajcie. Popatrzcie się, co jest napisane. 12 werset mówi tak, szczęśliwy, kto doczeka, czyli popatrzcie się, niesamowite szczęście będzie czekało tego, kto doczeka. To nie będzie coś zwykłego, że wiecie, że o, wytchnął z ulgą, no bo udało się mu. Nie, tu jest napisane szczęśliwy. To słowo też w hebrajskim ma swoje znaczenie, nie będę go teraz dzisiaj rozwijał. I dotrwa. Dotrwa to słowo oznacza trwajcie. Dotrwa, trwanie. Wiecie, trwanie się okazuje, że będzie bardzo cennym owocem w tym czasie. Wytrwać. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Popatrzcie się, tu nie chodzi tylko, żeby, wiecie, 100 dni przetrzymać. Tu nie chodzi tylko, żeby 190 dni przetrzymać, a może tych 40 dni jeszcze przetrzymać. Dokładnie do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Myślę, że o to chodzi. Tak jest moje myślenie. Może się mylę, ale słuchajcie, tak właśnie widzę to słowo, że chodzi o do końca. Chodzi, że kiedy postanowiłeś iść za Jezusem, wytrwaj w Nim do końca, bądź coraz gorętszy, bądź tym, który napiera, bądź tym, który wie, jak walczyć, wie, jak postępować, rozumie Boże Słowo, jest roztropny, szuka Jego obecności, czyta Jego Słowo, modli się każdy dzień, rozmawia z Nim. Amen? I wytrwa aż do końca. Amen? Halleluja. To jest coś niesamowitego. I tutaj mówi osobista zachęta jest do Daniela, które chciałbym się zwrócić do niego. Niesamowite słowa. Popatrzcie się. Mówi teraz bezpośrednio do Daniela. A ty idź do końca, potem spoczniesz i do tego, co wyznaczono ci losem, powstaniesz u kresu dni.
Chrystus mówi tu do Daniela bardzo konkretne, treściwe słowa. Takie proste zdanie jedno, ale popatrzcie się, ile treści w tym jest. Mówi do niego, ale ty idź, w innym tłumaczeniu jest idź tą drogą. Tą drogą, jaką drogą? Tą drogą, którą idziesz od początku. Jest tutaj niesamowite uznanie Boga, całego nieba. Mówi, że Danielu, twoja droga podoba się całemu niebu. Dobrze zacząłeś, postanowiłeś iść w najmłodszych latach za Bogiem i ta droga podoba się Bogu. Tą drogą idź do końca. Tak samo jak tutaj jest ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Tak samo ty idź do końca, nie zatrzymuj się już teraz. Idź do samego końca. Wiecie, to jest staruszek, który jest zatroskany, zaniepokojony. Może wiele rzeczy go martwi. Ale usłyszeć takie słowa od Boga, to jest coś niesamowitego. Wyobraź sobie, ile błędów popełniłeś w życiu, ile masz żalu i sobie myślisz, żałujesz niektórych lat, które mógłbym inaczej zrobić dzisiaj. I przychodzi ktoś, i to nie jest byle kto, i mówi, tą drogą, którą idziesz, ta droga mi się podoba. Boże, ale o czym ty mówisz? Ta droga za mną? A on mówi do Daniela, tą drogą, idź dalej. Popatrzcie, jaki Bóg jest miłosierny. Amen. On rozumie ciebie i mnie, że jesteśmy ludźmi. Popełniamy różne błędy. Potykamy się i spotykamy na naszym życiu różne rozczarowania. A on mówi do ciebie, idź tą drogą, którą wybrałeś. Do końca. Idź nią do końca. Nie rezygnuj. Idź do końca, a nagroda cię nie minie. Amen. Niesamowite uznanie słów Chrystusa tutaj znajduje w tym. Jest napisane nawet dokładnie, Chrystus mu mówi, potem spoczniesz, odpoczniesz, czyli jest świadomy tego, że nie doczeka do tego miejsca, kiedy Antychryst przyjdzie ostateczny, ale on wie, że to są koniec jego dni, odpoczniesz, a potem powstaniesz, tak jak ci powiedziałem wcześniej, do twojego działu. Halleluja. Wyobrażacie sobie to? Coś niesamowitego. Wiecie, ja wam powiem, że kiedy ktoś daje ci zachętę z ludzi, z braci, siostr, ktoś, kogo lubisz, daje ci słowa zachęty, że dobrze coś zrobiłeś, to są słowa takie fajne, prawda? Jeżeli to ktoś mówi, to wiesz, że mówi szczerze. Ale kiedy Bóg ci powie, że ta droga się mu podoba, to jest niesamowite. I on to mówi, kiedy idziesz Bożą drogą. Dlatego chciałbym zachęcić w tym miejscu, że kiedy postanowiliśmy iść za Jezusem, a wiem, że tak jest, nigdy nie rezygnuj. A jeżeli nie wiesz, jesteś niezdecydowany, to musisz się dzisiaj zdecydować. Musisz wiedzieć, że albo na 100%, albo na maksa, bo jeżeli będziesz pół na pół, tak jak było w czasie Machabeuszy, że nieszczerze się dołączyli, odpadną i czas wybielenia to okaże. Amen? Dlatego musimy być pewni. To nie jest łatwa droga. To, co jest przed nami, nie jest wcale kolorowe, nie jest łatwe. Amen? Ale jeżeli dzisiaj postanowisz, to możesz wytrwać do końca i osiągnąć nagrodę niesamowitą. Niesamowitą nagrodę. Halleluja. Amen. Dotarliśmy do ostatniego wiersza. Chciałbym podsumować króciutko. Daniela, kiedy poznaliśmy, miał prawie 14 lat. Pamiętacie? Daniela, pamiętacie? Chłopak, który jest wystraszony, przestraszony, zabrany w niewolę, oddzielony od swoich rodziców, od swoich rodaków, daleko od swojego kraju. Uczyć się musi obcego języka. Okazuje się, że w swoim języku nie jest w stanie porozumiewać się, może tylko pokryją mu ze swoimi przyjaciółmi, którymi prawdopodobnie i tak był oddzielony od nich. Niesamowite, ciężkie położenie. Natomiast co możemy widzieć, że już wtedy postanowił iść i oddać Bogu chwałę jako jedynemu i iść za Nim całym swoim życiem, całym swoim sercem. Amen. I dzisiaj przeczytaliśmy w ostatnim wersecie, że to była najlepsza decyzja, jakokolwiek, kiedykolwiek mógł człowiek podjąć na ziemi. Amen? To jest dla nas zachęta, że ty, kiedy postanowiłaś iść za Jezusem, właściwie kiedy On ciebie powołał, kiedy ciebie Bóg przyprowadził do Chrystusa, to była najlepsza decyzja. On ciebie przyprowadził, ty musiałaś podjąć decyzję. Jeżeli ją podjąłeś, to jest najlepsza decyzja w twoim życiu. Halleluja. Amen. Dlatego chcę zachęcić, jeżeli jeszcze ktoś się zastanawia, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, czy iść na 100%, czy nie, jeżeli ktoś się zastanawia, czy głosić Ewangelię odważnie, czy nie, to podejmij decyzję już teraz. Już dzisiaj. Chciej być, jak to jest? Roztropny. Amen.
roztropni. Taki jest tytuł ostatniego naszego wykładu. Roztropni. Wiecie, jak o dziwo, nie miałem dużo wniosków na żadnym, tak dzisiaj mam bardzo dużo. Chciałbym wam je przeczytać. Jesteście gotowi? Mam tutaj trochę zapisane. Tak powiem od siebie jeszcze. Kiedy czytałem ten ostatni rozdział, któryś tam, to było któryś niedzieli, może z kilka miesięcy temu, to przypomniało się, nigdy się mi to nie przypomina, ale powiem wam to, przypomniało się mi, kiedy pierwszy raz mnie mój tata zaprowadził do przedszkola. Miałem 5 lat, byłem strasznie wystraszony, nigdy nie byłem dłużej niż 2 godziny poza domem i pierwszy raz poszedłem do przedszkola. Z początku trochę chciałem iść, ale potem mi przeszło. I kiedy tata mnie zaprowadził, to właśnie byłem strasznie wystraszony. Oczy miałem większe chyba niż ping-pongi. Wszystko nowe. Nie wiedziałem w ogóle, czy się znajdę. Nie wiedziałem, czy sobie poradzę z tęsknotą. Z jednej strony trochę chciałem być świadomy nowego doświadczenia, z drugiej strony byłem przerażony i nie wiedziałem, czy z tęsknoty nie umrę za domem. I wiecie, mój tata do dzisiaj pamiętam, ale nie wiem, czemu się mi to przypomniało właśnie, kiedy czytałem ten ostatni rozdział. Mi powiedział, że zostawiam cię, kiedy tu się zajęcia skończą, kiedy to się wszystko skończy, przyjdę po ciebie i cię odbiorę. I wiecie, jedyne, co mnie podtrzymywało przy życiu, to było to ostatnie słowo, że tam nie zostanę na zawsze. Były momenty, kiedy był taki kryzys, że myślałem, że wybuchnę płaczem i w histerię wpadnę, ale tylko to słowo mnie powstrzymywało. Jako małego chłopca, wiecie, 5 lat, to tylko to mnie przy życiu uratowało. I pomyślałem sobie, Daniel, jako może senior, jako człowiek, który jest staruszkiem, widząc to, chce nam przekazać, że słowa Boga do nas, powiedziane, co nas czeka i co jest przed nami, są właśnie tymi słowami, które nas uratują przed tym stresem i przy życiu. Amen. Nawet w najbardziej beznadziejnych czasach będą istnieć ludzie, którzy przekażą innym prawdy Boże. Roztropni. Pamiętamy? Następny wniosek zapisałem tak. Drzewa Boże nie kwitną w szklarnianych i warunkach cieplarnianych, ale na wietrze, mrozie, upale, gradzie i śniegu i owocują. Nie zawsze będzie kolorowo w naszym życiu, ale zawsze możemy przynieść owoc i czekać na nagrodę. Amen. Zło nie będzie ostatecznym zwycięzcą. Pamiętajmy, że Pan Jezus zabije ostatecznie wroga tchnieniem ust swoich i zniszczy blaskiem przyjścia swego. 2 Tesaloniczan 2,8. To czytaliśmy. Następny mam tak. Cały czas Chrystus jest przy Danielu. Popatrzcie się, to jest bardzo ważna myśl. Nie powiedziałem tego. Chrystus ani przez chwilę nie odchodzi od Daniela, kiedy mówi mu słowo. Kiedy Bóg coś mówi do ciebie, kiedy to coś jest ważne, On jest cały czas przy tobie. Chcę, żebyś o tym wiedziała, że On zawsze jest przy tobie. Nawet w takim momencie, kiedy wydaje ci się, że Boże objawienie, Boża obecność jest tak odczuwalna, że jesteś silny, to On cały czas jest przy tobie, nie zostawi cię. Amen? To jest bardzo ważne. Cały czas Chrystus jest przy Danielu, gdy mu objawia wydarzenia przyszłe. Nie rozpaczaj, widząc triumfujące zło. Nie rozpaczaj, widząc triumfujące zło, bo zostanie ono pokonane u szczytu powodzenia. Wiecie, to jest następna taka ważna myśl. Zło nie zostanie pokonane, kiedy będzie słabe, kiedy Kościół będzie mocny, kiedy będzie przebudzenie, wiecie, wielkie rzeczy się dzieją na ziemi, ale w momencie szczytu, w momencie tego, kiedy będzie wydawało się, że już najbardziej triumfuje, będzie pokonane. Amen? Tak to tutaj jest przedstawione w Księdze Daniela. I to, co na końcu żeśmy tam, kiedy Daniel pytał się, kiedy te czasy nastąpią, to słuchajcie, taką myśl mam. Daj spokój domysłom. Tego tutaj Chrystus dosłownie tak nie powiedział do Daniela, ale ja tak sobie napisałem. Pismo Święte nie zostało nam dane, by zaspokoić naszą ciekawość, ale by przywodzić nas do wiary i upodobnić nas do obrazu Chrystusa. Biblia ma nas uświęcać i zmieniać nasze życie. Słowo Boże nie zostało napisane, chociaż ciekawostki były fajne, prawda? Ale nie zostało napisane po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość. Ono robi konkretną rzecz w naszym życiu. Buduje wiarę, uświęca i zmienia nasze życie.
Następne mamy, koniec świata nastąpi przez Chrystusa, to On obali antychrysta. Słuchajcie, ostatnim zwycięzcą nie będzie antychryst. Nie miejmy smutnych min i nie chcielibyśmy patrzeć się z przerażeniem do przodu. Chcielibyśmy z triumfem, z radością, z wielkim okrzykiem radości. Tym bardziej teraz, kiedy to jest możliwe. My ogłaszamy Jezusa Królem w naszych pieśniach, w naszych modlitwach i tak ma zostać. Amen, bo On jest Królem i zawsze był i będzie Królem. Amen. To, że jakiś tam człowiek powstanie i będzie próbował coś robić na ziemi, to nie powinno przysłonić nam obrazu Chrystusa, który jest zwycięzcą zawsze. Amen. A to, że Chrystus jako ostatecznego zwycięży, zniszczy całkowicie zło tchnieniem swoich ust, to niech będzie tylko triumfem. I nawet kiedy będzie ciężko, to chcielibyśmy to widzieć, co się stanie. Amen. On wskrzesi, osądzi zmarłych, wszystkich kieruje do przeznaczonych miejsc. To właśnie Jezus Chrystus. Mając tę świadomość, w czyje ręce chciałbyś złożyć swoje życie? Takie pytanie. W czyje ręce chciałbyś złożyć życie, mając świadomość, że Chrystus obali antychrysta, pokona go ostatecznie tchnieniem swoich ust, oddechem, jedno wytchnienie, pokona go zupełnie. Potem wskrzesi z martwych wszystkich, którzy umarli. Osądzi i wynagrodzi. W czyje ręce chciałbyś teraz powierzyć swoje życie? Pana Jezusa. Halleluja. Amen. Wiecie, taka się mi przypomniała myśl teraz. Teraz mi to przypomina, kiedy słyszałem jedno kazanie kiedyś, kiedy nad grobem Łazarza Pan Jezus stał i kazał otworzyć ten kamień. Pamiętacie taką historię? Mówił, odsuńcie ten kamień. Musieli się nieźle tam napracować, bo cuchnęło. Kiedy to zrobili, to on krzyknął, Łazarzu, wyjdź. I ktoś, jakiś kaznodzieja głosił, ja mu wierzę, że gdyby wtedy Jezus powiedział wyjdź, to wszyscy zmarli by, powstali. Ale wtedy miał tylko Łazarz wstać. I musiał powiedzieć, Łazarzu, wyjdź. Ale przyjdzie dzień, kiedy Jezus powie, wyjdź. I wszyscy wstaną. Na jedno słowo. Na trąbę. Amen. Tego momentu oczekujemy. Halleluja. Taką moc ma Jezus Chrystus. Następne, cokolwiek nas czeka, nasz los zależy od Boga. To jest niesamowita pociecha. Cokolwiek się w twoim życiu wydarzy, twój los zależy od Boga. Nie od okoliczności, nie od pogody, nie od kaprysu kogoś albo od tego, do jakiej pracy się przyjmiesz. Nic. Od Boga zależy. Amen? To jest bardzo ważna świadomość. Bóg określił czas doświadczeń i nie potrwają one ani jeden dzień dłużej ponad wyznaczone przez Niego. To widzieliśmy w 11 wersecie, kiedy właśnie o Antiochu Epifanesie jest napisane, że ani jeden dzień nie potrwa dłużej, oznaczony czas i koniec. I wiersz 12 mówi, trwajcie. To jest bardzo mocne słowo. Następny wniosek mam taki, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Powtarzaliśmy to już dwa razy dzisiaj, ale chcę jeszcze raz powtórzyć. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Idź tą drogą, ojciec do syna. Tak jak właśnie tę historię powiedziałem wam z przedszkola. Idź tą drogą. Podoba się mi twoja droga? Idź tą drogą. Do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Amen. Nagroda będzie niesamowita. Słuchajcie, nie umiem tego opisać, nie umiem tego wyobrazić sobie. Objawienia i wszystkie nie mówią nam za dużo, co się tam dzieje, co tam będzie wszystko, jak to będzie wyglądało, ale to tylko dlatego, że nasze umysły są za ciasne, za małe. My nie potrafimy nawet zrozumieć tego, co żeśmy przeczytali dzisiaj, a co dopiero to, co Bóg przygotował. Amen? Co na myśl nawet naszą nie stąpiło, ale chcę was zachęcić, że czytając Księgę Daniela, jestem zachęcony, jestem niesamowicie zbudowany i na nowo mogę powiedzieć, że w rękach Bożych jest wszystko. Kiedy jesteś w Chrystusie, kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, to nie powiem, że ominą cię te wszystkie rzeczy. Ale nawet jeżeli przyjdzie nam umrzeć, słuchajcie, jeżeli nawet nie dotrwamy takiej pięknej śmierci, że się położysz i zaśniesz i obudzisz się na zmartwychwstaniu, ale będzie trzeba cierpieć i stracić życie, to co to jest za strata, kiedy ukochana osoba twoja przyjdzie cię wzbudzić za kilka dni? Amen? Nie zostaniemy tam na wieki. Trochę posmutnieliście, ale się cieszę z tego. Nie chcesz wiecznie być umarły. Amen? Dlatego, że Jezus Chrystus nas wykupił. On przyjdzie nas wzbudzić z martwych i wziąć ze sobą. Tak jak powiedział,
tam, gdzie ja jestem, żebyście wy byli. Ja wam powiem tak, nie wiem, co to za miejsce, nie wyobrażam sobie go, ale to jedno słowo mnie niesamowicie cieszy. Tam, gdzie ja jestem. Nie chcę być nigdzie indziej, gdzie nie ma Jezusa. Amen? Ten, który przewidział i Danielowi powiedział przyszłość. Ten Chrystus, który oddał życie za mnie, który jest napisane, ukochał mnie i oddał swoje życie za mnie. Słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam, czy ktokolwiek by był w stanie zapłacić jakiś majątek za mnie. Chyba nie, ale jest jedna osoba, która nawet swoje życie ofiarowała za mnie. Ukochany nasz Jezus Chrystus. Amen. I tymi oto optymistycznymi słowami chciałbym zakończyć naszą księgę Daniela. Wiecie, można by było mówić dużo jeszcze więcej. Tak jak to ewangelista Jan powiedział, że gdyby to miało pomieścić jakieś kazania, księgi i tak dalej, to by bibliotek brakło. Ale chciałbym was zachęcić i myślę, że moje pragnienie się ziściło, żebyśmy nie myśleli z przerażeniem do przyszłości, ale z radością. Patrzmy w przyszłość, wiedząc, co nas czeka i wiedząc, kto jest pisarzem historii. Kto jest tym, który widzi i przedstawia i objawia. Otwórzmy też nasze serca, bo to może przez ciebie, tak jak przez Daniela, Bóg chce mówić. Amen. On z każdym z nas. Słuchajcie, roztropni to nie byli szczególni, wyznaczeni ludzie. Roztropni to wszyscy, którzy chcą służyć Chrystusowi, którzy powierzyli Mu swoje życie i chcą iść tą drogą. I brakuje im czegoś, co mogliby podać dalej. Chcą się podzielić. Nie chcą tylko dla siebie, ale chcą komuś innemu. Są nazwani roztropni. I tych roztropnych wiele, wiele potrzeba zawsze. Popatrzcie się w historii, kiedy był najcięższy okres historii, byli potrzebni, żeby przetrwał naród. Amen? Żeby Słowo Boże przetrwało, żeby wiara przetrwała, byli potrzebni. I to oni wzbudzili wiarę. Dzięki łasce, dzięki pomocy Boga. Amen? Ale tak samo i w tym czasie, który jest przed nami, będą potrzebni, roztropni. Dlatego tak bardzo jesteś potrzebny. Tak bardzo jesteś potrzebny, aby być blisko Niego, w społeczności z Bogiem.